Groszet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik pierwszy z serii Unboxing. Przyszła do mnie właśnie paczka z Passart.pl i chciałabym razem z Wami ją rozpakować. Zacznijmy od tego, że paczki z Passart.pl nie pomylimy z żadną inną, ponieważ z daleka już ją widać. Jest opakowana w taką charakterystyczną różową owijkę z napisami Passart. Tak to my, Twoje szczęście, relaks i serduszko. Do tego, moi drodzy, wielkim plusem sklepu Passart.pl jest to, że bardzo szybko realizują zamówienia. Ja zamówiłam paczkę przedwczoraj. Wczoraj przyszła do mnie informacja o jej wysyłce, a już dzisiaj rano listonosz zapukał do moich drzwi. No dobrze. W takim razie możemy zabierać się za otwieranie paczki. No i zaczynamy, moi drodzy. Jak widzicie, wszystko jest równiutko upakowane. Na początek mamy przepiękną naklejkę Handmade z Passart.pl. Od 2005 roku już jest Passart z nami. To sobie zostawiam. A teraz spójrzmy na włóczkę. To są włóczki w kolorze koralowym Himalaya Everyday. Ja już szydełkowałam i bardzo lubię Himalaya Everyday Baby. Natomiast Himalają Everyday jeszcze nie dziergałam. Natomiast jest to włóczka akrylowa, ale antypeelingowa, czyli nie mycha ci się nawet po kilku praniach. Piękny kolor, taki koralowy, ale zgaszony, bardzo ładny. I chciałabym w przyszłości z tej włóczki zrobić bluzkę. Ale jeszcze konkretnego pomysłu na nią nie mam. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. A więc mamy tutaj 10 motków włóczki Himalaya Everyday. No i co dalej? Następna torebeczka, pięknie zapakowana. Już Wam pokazuję, co jest w środku. Przede wszystkim jest jeszcze jedna Himalaya Everyday w pięknej szarości, takiej ciemnej. I jest to włóczka kupiona na pewien projekt. Nie mogłam się zdecydować, czy wybrać tą Himalaya Everyday, czy też popularny jeans w szarościach. Po prostu zobaczę w praktyce, która włóczka będzie mi bardziej pasowała w tym projekcie, który chcę wydziergać. Do tego projektu potrzebny mi też był brąz oprócz szarości, a więc mamy jeans w brązie. Włóczka jeans jest włóczką bardzo popularną. Jest to połączenie bawełny z akrylem w niewielkich 50-gramowych kłębuszkach. Włóczka jest bardzo równiutka, gładka i bardzo miło się nią dzierga. Wiem, bo już nią zdarzyło mi się coś robić na szydełku. Dlatego szarość, brąz będzie do tego projektu, o którym Wam już wspominałam. No i do tego projektu potrzebna mi też była włóczka melanżowa. I tutaj, moi drodzy, mamy coś cudownego. To jest Sweet Baby Batik Madame Tricot Paris. Włóczka akrylowa, ale jak widzicie, w pięknych, żywych kolorach. I myślę właśnie, że na tle tej szarości, róż, na tle brązu ta zieleń z pomarańczem i może coś wyjść fajnego. Mamy to, mamy szarości, mamy brązowy jeans. No i na samym końcu, moi drodzy, flowersy. Dwa flowersy i muszę Wam się przyznać, że na te włóczki czaiłam się od momentu, jak pojawiły się one w Passarcie. Przepiękne, cudne kolory, a powstaną z nich chusty,
Idzie jesień, więc chust nigdy za dużo. Ta włóczka jest dobrana kolorem do mojej kurtki na jesień i będzie bardzo ładnie wyglądała. Moja kurtka jest taka, taki róż, ale zgaszony, pastelowy, delikatny. Więc tutaj też ten róż się pojawia. Ciemna szarość. Myślę, że chusta będzie piękna. No i oczywiście nie mogłam sobie odmówić włóczki tęczowej, ponieważ ja uwielbiam kolory i uwielbiam, kiedy jest żywo, jasno, energetycznie. Dlatego powstanie też chusta z takiego przepięknego flowersa. Naprawdę motek wygląda jak prawdziwy kwiatek. Może bardziej wiosenny niż jesienny, ale to nic. O. W ten sposób, moi drodzy, rozpakowaliśmy całą paczuchę. Jak widzicie, sporo się tutaj tego zmieściło. Ja to teraz muszę ułożyć u siebie w szafie, znaleźć na to wszystko miejsce, ale mam nadzieję, że przerobię to szybciutko i powstaną cudowne, kolorowe, piękne rzeczy z tych włóczek. Bardzo dziękuję Passartowi za tak szybkie przesłanie takich pięknych rzeczy. No i moi drodzy, zachęcam ogromnie do zakupów w passart.pl, bo takie cudowne przyda się i takie cudowne flowersy, kwiatuszki, słodkości mogą do nas przyjść i to w bardzo szybkim czasie. Pozdrawiam Was bardzo mocno. Dajcie znać, czy filmiki z serii Unboxing Wam się podobają. A poproszę o kciuki w górę. No i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszyt.pl. Szydełkowanie moją pasją.